Ostatni weekend czerwca jest tradycyjnym terminem organizowania największej w powiecie nowomiejskim inscenizacji nawiązującej do odległych średniowiecznych wydarzeń. W sobotę 27 czerwca z Nowego Miasta Lubawskiego do Bratiana wyruszyło rycerstwo w trzecim już marszu na Grunwald. Wymarsz rozpoczął się spod nowomiejskiej bazyliki pod wezwaniem świętego Tomasza. Zgromadzonym błogosławieństwa udzielił ksiądz kanonik Zbigniew Markowski, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej. Specjalnie przygotowane na tę okazję modlitwy, dostojne mury średniowiecznej bazyliki, historyczne stroje zebranych, to wszystko razem sprawiło poczucie pełnego autentyzmu przeniesienia się w czasie, bo tu, w tym miejscu, w 1410 roku, nowomieszczanie, którzy zasilali 26. chorągiew bratiańską, również szukali duchowego wsparcia. Niech Was błogosławi Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Po odprawie orszak konny ruszył w kierunku Bratiana. Po przybyciu na miejsce i powitaniu wszyscy uczestniczący w imprezie goście wzięli udział w rycerskiej mszy polowej odprawionej przez księdza Edwarda Barańskiego, proboszcza parafii bratiańskiej. Kolejną atrakcją była inscenizacja ostatniej narady Urlika von Jungingena z dostojnikami, na której zapadła ostateczna decyzja o przeprawie Armii Krzyżackiej przez rzekę Drwęce i ruszeniu naprzeciw Armii Jagieły. Jagieło stary i bezsilny, Witold nieszczery, lud do rabunku nie do boju. Schabujemy ich pod kopytami naszych koni. Inscenizacja pod nazwą Ostatnia Wieczerza przygotowana została na podstawie tekstów źródłowych oraz powieści Ignacego Kraszewskiego pod tytułem Krzyżacy 1410. W przygotowanej inscenizacji uczestniczyli czynnie włodarze dzisiejszej gminy Nowe Miasto Lubawskie z wójtem Romanem Trąbczyńskim i przewodniczącym Rady Gminy Mirosławem Wodarą na czele. W roli Urlika von Jungingena wystąpił radny gminy Bogdan Król. Późniejszą bardzo widowiskową atrakcją był turniej rycerski. Po raz pierwszy w szranki stawali przedstawiciele gospodarzy, rycerze 26. chorągwi zamku Bratian, którzy chociaż mocno dopingowani musieli jednak ustąpić pola bardziej doświadczonym i zahartowanym w bojach. Prym wiedli rycerze z Kętrzyna i to ich przedstawicielowi przypadła główna wygrana. Wygrał Marcin z Kętrzyna. Pozostałymi konkurencjami, w których poszczególne bractwa mogły się zmierzyć, były turnieje łucznicze, rzutem włócznią oraz strzelania z kuszy. Liczne stragany i kramiki oferowały okazjonalne pamiątki, kusiły staropolskim jadłem tudzież napitkami. Czas miło płynął przy muzyce koncertującego zespołu folkowego Tuchaj Bej z Olsztyna. Kulminacją
kulminacją wieczoru była kolejna inscenizacja pod nazwą Marsz na Grunwald 12 mostów w wykonaniu artystów z Teatru Wena i Okno oraz Bractw Rycerskich. Jak zapowiadają organizatorzy, przyszłoroczny 4. Marsz na Grunwald będzie jedną z imprez włączonych do obchodów jubileuszu 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Warto więc będzie zobaczyć, jakie nastroje panowały w Armii Krzyżackiej w przededniu wielkiej klęski zakonu, a jednocześnie poczuć średniowieczny klimat tamtych czasów.